mam. A dlaczego Boscha kupiłaś? Nie wiem, kolor ładny był. Nie dobra? To jeszcze nie wyszło. Jakie będę tym cięła? To jest chyba krzywo. To jest sterownik do wtrysków, ale zobaczcie, jakie on jest wyżarty. Ha! Mamy to! Ta-da! Jesteśmy przed sklepem budowlanym. A po co tutaj jestem? Po to, żeby kupić sobie nową szlifierkę. Wprawdzie mamy szlifierki w warsztacie, ale one są w takim stanie, że ja się naprawdę boję ich używać. Tak więc dzisiaj kupię sobie nową i zobaczymy, jak mi pójdzie dalej. Mam. A dlaczego Boscha kupiłaś? Nie wiem, kolor ładny był. Nie dobra? Dobra. Czekaj, pokażę ci w samochodzie. Jak widzieliście, w ostatnim odcinku zdemontowałam belkę wzmacniającą w Land Roverze, a dzisiaj będziemy ciąć ją dalej. I właśnie w tym celu nabyłam sobie nowy sprzęcik. Jest to szlifierka kątowa. Dlaczego ją kupiłam? No, nie dlatego, żebyśmy nie mieli sprzętu w warsztacie, ale no, sylwka szlifierki, niestety, ale no, że tak delikatnie powiem, nie spełniają norm bezpieczeństwa. Także brakuje mi tych wszelkich osłon i dlatego postanowiłam, że kupię sobie nową. Wybaczcie panowie, jeśli coś mi dzisiaj nie wyjdzie, to tylko dlatego, że będę robiła to sama, ponieważ mój mąż stwierdził, że będzie dzisiaj pracował zdalnie. Ja się go pytam, jak zdalnie? No, mówi, że będzie dzwonił i mówił mi, co mam robić. A więc rozpakowujemy naszego sprzęta. Co my tu mamy? Jak to się otwiera? Jak to się otwiera? O, jest i to! Instrukcja obsługi. Ulubiona książka mojego męża. Z tym, że nigdy jej nie czyta. Jest! Zobaczcie, jaka piękna. I ten kolor. Jeśli śmiejecie, ale dla kobiety jest naprawdę bardzo ważny kolor. Nieważne, czy kupujemy sukienki, szlifierki, czy samochód. Pamiętajcie, kwestie techniczne są nieważne, ale ten kolor jest najważniejszy. A więc zobaczcie. Jest. To... O kurczę. Dali nam nawet tarczę. Gratis? Będzie świetna do szlifowania spawów. No chyba, że się mylę, to mnie poprawcie. Jest i osłonka. Wiecie co, no nie chcę szukać własnych paluszków po warsztacie. Także to jest bardzo dobra rzecz. Co my tu jeszcze mamy? Rączka. I nie wiem, co to jest. To jest chyba jakiś klucz? Nie wiem, nie wiem. Musicie mi podpowiedzieć, bo naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Wszystko. Składamy. Co my tu najpierw mamy? Aha, chyba najpierw trzeba założyć osłonę. A żeby założyć osłonę, to trzeba chyba coś tu rozkręcić. O kurde, kręci się. Kończ
wpływać w tylu oszczędzie. Nie, ale to jest proste. To jest proste. Tylko sobie tak trafić trudno, nie? No. 1 hour later. Przykręcone. Dobra, składamy z powrotem. Skończyłam. Nie, to chyba jest trochę... Chyba mi coś tu nie wyszło. Jakie będę tym cięła? To jest chyba krzywo. Kurde. Chyba powinno być bardziej w tą stronę. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, odkręcamy. Czemu tu się strona w ogóle odkręca? Ja nie wiem. Tę stronę odkręcam, czy tę stronę przykręcam? 1 hour later. Nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! Poluzowało się, że chyba jest dobrze. Later. Kurczę, to chyba ma być tak, nie? Przyniosłam sobie nowy klucz, bo tamten naprawdę nie szło kręcić. Zobaczcie, jak to jest fajnie pomyślane. Tutaj są takie specjalne ząbki, które musi ta osłonka wejść. Widzicie? Bardzo prosto i bardzo szybko mi to i ręcznie poszło. Teraz będziemy zakładać tarczę. Oni dali tutaj taką grubą tarczę. To jest bardzo dobra tarcza. Ona jest świetna do szlifowania spawów. I to jest grubość 6 mm. Ale my założymy cieniutką, 1 mm. Ja zawsze te tarcze kupuję w Lidlu na promocji i one są naprawdę bardzo dobre. Więc zakładamy. Kładamy. Tu mamy brochadę. I siedzi. Zobaczcie, mamy maszynkę gotową. A, jeszcze coś. To chyba będzie najłatwiejsze z tego wszystkiego. Rączka. Widzę, mamy dwie dziury, to chyba nie wiem, o co chodzi, ale może dla leworęcznego i praworęcznego. Nie mam pojęcia, ale że ja jestem praworęczna. W odróżnieniu od mojego męża. To jak sobie trafię, to sobie przykręcę. 1 hour later. Godzina później. Najłatwiejsza rzecz w tym wszystkim, tak? Przykręcenie rączki. Bo ona idzie pod ukos, nie na wprost. Na skąd ja mam to wiedzieć? Widzicie? Od razu weszło. Oj, baby. Także mamy gotowe. Zobacz, jaka jest piękna, a jaka leciutka. Przed włączeniem dociągnę sobie jeszcze kluczem. Mój mąż nie używa klucza. On to robi wszystko ręką. Oczywiście z blokadą dociągamy. Także jest gotowe. I teraz włączamy. Uwaga, wielki test.
słyszeliście ten dźwięk? Jest wspaniała. No bardzo dobra robota. Szlifierka działa, więc idziemy ciąć Land Rovera. A, jeszcze jedno. Jeśli coś nie tak będzie z nagraniem, to dzisiaj nakręca moja sąsiadka, także no wybaczcie, nie? Także jedziemy. Zaczynamy od demontażu sterownika. On ma tu takie dwie śruby. Nie będę ich odkręcać, bo one są tak zardzewiałe, że to naprawdę nie ma sensu. Lepiej je po prostu obciąć. Wiecie co, ja już teraz rozumiem, dlaczego Sylwek nie używa ani osłonek, ani tych innych pierdów w szlifierkach. Zobaczcie, jak ja mam się tutaj dostać przez to wszystko. No nie da się, jedynie chyba od góry, w ten sposób. Tak, i chyba tak będziemy musieli to zrobić. Gotowy jeden. Jestem ze żony bardzo dumny. Chyba trochę za słabo to odcięłam. Został tutaj niezły kawałek. No to spróbujemy to wybić. Zmieniłam na coś bardziej większego. Wiecie co, ta szlifierka jest naprawdę świetna, ale, no ale ja sobie wezmę tą, bo ta jest bez osłon. I dzięki temu będę mogła dojść wszędzie. Także jedziemy dalej. No i mamy go. To jest sterownik do wtrysków, ale zobaczcie, jaki on jest wyżarty. Także to na pewno będziemy część musieli zabezpieczyć, żeby ponownie tego nie było. Teraz będziemy cieli. Tego nie będziemy ruszać. To jest naprawdę dobra blacha, nie? Ale to wszystko w koło, to niestety trzeba wyciąć, bo to już no, praktycznie nie istnieje. Czyli muszę sobie to odrysować. Tak, dokładnie po linii. Czyli to nam zostaje, a to wszystko niestety trzeba wyciąć. Wiecie co? Ale jestem głupia. Dobrze, że zajrzałam. Gdybym ja tam nie popatrzyłam, wiecie co, ja bym poprzecinała wszystkie kable, wszystkie jakieś tam bezpieczniki i inne ważne rzeczy zapewne. Także muszę to zabezpieczyć. Wiecie, jaka jest różnica między niemieckim warsztatem a polskim? Ano taka, że w niemieckim warsztacie nie używa się drutu. A w Polsce w każdym warsztacie znajdziesz kawałek druta. I właśnie w ten sposób mocujemy sobie nasze kable. I gdziekolwiek, no gdziekolwiek, o na przykład tu. Zawijamy. I mamy kable bezpieczne. Kable mamy zabezpieczone, a więc jedziemy dalej. A, jeszcze jedno. Dlaczego nie wycinam sobie całego tego elementu? Dlatego, że po pierwsze mówiłam już, że ta blacha jest zdrowa, a po drugie ciężko by mi było dorobić ten właśnie element. No, no wiadomo, to nie jest prosta blacha, nie? Tu trzeba się trochę namęczyć, a ja no, aż tak profi nie jestem, żeby sama to zrobić. Dlatego wycinamy tylko w koło.
wiecie co, nie wszędzie dało się dojść szlifierką, a dlatego użyję sobie takiej biły. Jakkolwiek się ona nazywa, nie wiem. Taka fajna. Zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurczę, jaka ona fajna, jaka leciutka. Chyba normalnie oddam tą szlifierkę. To. Ta-dam! Zobaczcie, dlaczego chciałam zachować ten element w całości. Ponieważ ma on tutaj specjalne uchwyty na kable, na jakieś tam inne, nie wiem, za bardzo się na tym nie znam, przełączniki i inne. Tak więc mamy to. Jeśli chcecie wiedzieć, co dalej będę z tym robić, jak to będzie wyglądać, wbijajcie do nas na kanał i oglądajcie. Po prostu. Jeśli Wam się podobał film, dajcie suba, dajcie lajka. A ode mnie to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się cieplutko.